Witam serdecznie, klub kolarski Lux Dwójka Styków. Jestem trenerem Ciołek Łukasz, to nasi zawodnicy. Przedstawiamy się. Kasper Dębski. Wojciech Olczak. Adam Sapkiewicz. Natasza Wrąbel. Wojciech Niewiadomy. Amelka Tomczak. Dorota Wadzień. Bartosz Idczak. Antoni Ożuk. Marcel Maślanka. Sebastian Sasin. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dzień dobry, Ania Stoku, zespół szkolno-przedszkolny w Stawigudzie i nasza drużyna. Szymon. Sasza. Adam. Litka. Zuzia. Marysia. Basia. Gabryś. Fanek. Lena. Adam. Olga. Jeszcze trenerzy. Trener Piotr. Trener Marcin. Trener Michał. Olek. Mikołaj. Już była. Basia. Gabryś. Franek. Michał. Mateusz. To my. Wiktor Brzotenko. Wanda Misiaszek. Nadia Jasińska. Helena Olszewska. Adam Rutkowski. Krystian Jukowski. Jan Pyśnowski. Julia Sztangierska. Agata Kalinowska. Ola Lipińska. Igor Filipiak. Maja Krzodzińska. Konstanty Bagiński. Ksawier Korzybski. Alan Litkowski. Pozdrawiamy! Dzień dobry, Uczniowski Klub Sportowy Feniks w Krynkach. Dzisiaj reprezentujemy zespół szkół samorządowych w Krynkach, którego dyrektorem jest pani Anna Tomulewicz. A oto nasi zawodnicy. Jakub Karpuch. Godewski Hubert. Kasper Wąsowicz. Roxana Makarewicz. Zuzanna Makarewicz. Stupak Gosia. Dzień dobry, witamy wszystkich na szkółkach, tak popularnie nazywanych, na Mistrzostwach Polski szkół podstawowych na torze. Jesteśmy z klubu UKS Wygoda Białystok i tutaj chcieliśmy się przedstawić i po kolei proszę. Mam na imię Paweł Rynkiewicz, uczę się w szkole Sturośni Kościelnej imienia Stanisława Staszica. Jestem Wiktor Urban, uczę się w szkole numer 3. Jestem Olek Mordakow, uczę się w szkole numer SP9 imieniu 42 pułku. Nazywam się Aleks Szewczyk i jestem ze szkoły SP8. Nazywam się Maria Sienkiewicz i jestem ze szkoły podstawowej w Ogrodniczkach imienia Ochotniczych Straży Pożarnych. Będziemy walczyć o medale. Będziemy walczyć o medale. Przedstawiamy grupę szkółek kolarskich, zawodników, którzy rozpoczynają kolarstwo w szkołach podstawowych z powiatu głogowskiego. Proszę bardzo, przedstawcie się, z jakiej szkoły jesteście i kto pracuje z wami w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Marcel Góry, szkoła podstawowa w Przedbościu, pan Leszek Nawrocki. Kacper Sywniewicz, szkoła podstawowa w Nielubi. Pani Agnieszka Biernarczyk. Bardzo dobrze. Dominika Maciejewska, SP Jerzmanowa, trenuje mnie pani Barbara Francuk. Jakub Pierkowski, FP Jerzmanowa, włekista pan Wiktor Sawka. Leon Ciszewski, szkoła podstawowa numer 7, pani Magda Sporakowska. Jakub Chętosz, szkoła podstawowa numer 2. Nauczyciel? Nauczyciel Łukasz Ćwirko. Bardzo dobrze.
Jest to grupa rozpoczynająca karierę kolarską. Pierwszy raz na torze, na zawodach sportowych. Walczą tutaj o tytuły mistrzów Polski. Oczywiście kolarstwo rozpoczynają, a więc nie mamy tutaj zbyt dużych wymagań. Dzień dobry, Szkoła Podstawowa w Glucie imieniu pułkownika Floriana Laskowskiego. Startujemy w torowych mistrzostwach Polski w Pruszkowie. Zawodnicy reprezentują tą szkołę. Ja nazywam się Aleksander Zadykowicz, jestem nauczycielem wychowania fizycznego i zarazem trenerem. No, mam na imię Szymon Drochowski, chodzę do Szkoły Podstawowej w Glucie. Nie wiem. Mam na imię Sebastian Tracki, chodzę do szkoły podstawowej w Grucie. Trenować kolarstwo zacząłem dzięki mojemu trenerowi w WF-iście. I tyle chciałem powiedzieć. Nazywam się Jakub Bocheński, chodzę do szkoły podstawowej w Grucie. Kolarstwo też zacząłem tak jak kolega z trenerem od WF-u, z panem Olkiem. Nazywam się Bartek Czernicki, chodzę do szkoły podstawowej w Grucie i zacząłem trenować kolarstwo od marca tego roku. Dyrektorem szkoły jest pan Krzysztof Ficek. Ekipa powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Mamy tutaj szkoły podstawowe, są to mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych i tak może od mojej prawej. Nazywam się Nikodem Krępeć i moim nauczycielem WF-u jest pan Sławomir. Nazywam się Adrian Piskorewski i moim nauczycielem od WF-u jest pan Tomasz Niemiga. Nazywam się Kamila Zielińska. Nazywam się Barbara Ersteniuk i moim nauczycielem WF-u jest Marek Dzikowski. Ja może jeszcze tak w uzupełnieniu chciałbym dodać, że zawodnik Nikodem Krępeć reprezentuje szkołę podstawową numer 1 imieniem 3 maja w Golubiu Dobrzyniu. Adrian Piskorski, zespół szkolno-przedszkolny imieniem Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie. I tutaj dwie uczennice zespołu szkół imienia Wojska Polskiego w Spójnie. Dzień dobry. Pierwszy raz startujemy w mistrzostwach szkół podstawowych, przepraszam. To jest nasza młodzież ta jedna. No i mamy nadzieję, że nam się tutaj fajnie powiedzie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy w tak dużym gronie przebywać. Jest tu 250 zawodników i w tym skromna reprezentacja stajni rowerowej. Jest dwóch chłopców z klasy 5, jeden chłopiec z klasy 7 szkoły podstawowej. To jest Adam Brzozowski. Adam, powiedz. Chodzę do szkoły podstawowej numer 3, Przymierza Rodzin. Gdzie ta szkoła jest? Szkoła w Młocinach. No, chodzisz do szkoły w Młocinach, fajnie. Nazywam się Szymon Jaśkiewicz, chodzę do szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli imienia generała Mariusza Zaruskiego. Super. Nazywam się Adrian Mirkowski i chodzę do szkoły podstawowej numer 263 w Warszawie. A to z tyłu to są nasi rodzice, którzy nas wspomagają i bardzo jest fajnie tak współpracować, kiedy jesteśmy razem z nimi, oni mają opiekę, a ja mam bardzo dużo pomoc. No i liczymy, że w przyszłym roku będzie nas tutaj dużo, dużo więcej i obiecujemy to Państwu, bo chcemy bardzo mocno postawić na młodzież ze szkół podstawowych, która jeździ na torze. O, dziękujemy bardzo. 1951. Marian Staniszewski, opiekun szkółki kolarskiej w Izbicku, gmina Izbicko, powiat Szelce Opolskie. Reprezentujemy naszą szkołę, czyli szkołę w Izbicku na mistrzostwach Polski w szkółę kolarskiej w kolarstwie torowym w Pruszkowie. Dobrze utrzymał ten tor jazdy, 16.83. Lena Legierska. Głośno. Adam Altman. Liliana Nakorzeniec. Maksymilian Majaczek. Tymoteusz Nieświec. Olaf Burnos. Oliver Gordzielik.